Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Czyż i będę prowadził dzisiejszą akademię. To jest kolejne spotkanie z tego cyklu. Spotkanie, które będzie w temacie automatyzacji pracy i o skryptowaniu w Workbenchu. Będziemy starać się tutaj jakoś oskryptować ten nasz model, żeby jak najmniej może używać klikania interfejsu, tylko jak najwięcej zrobić komendami. Jeśli chodzi o komendy, no to języki same programowania, które możemy używać pod Workbenchem, no to wiadomo, jest ten nasz niskopoziomowy APDL, ale żeby jakby wprowadzić interakcję do samego interfejsu, żeby też zautomatyzować interfejs Workbencha, no tutaj potrzebujemy skryptów w Pythonie i na różnym poziomie, czy na poziomie całej aplikacji Workbench, jak również na tych na poziomach aplikacjach, w aplikacjach takie jak Mechanical, czy SpaceClamp, czy inne, możemy te skrypty w Pythonie pisać. I ta funkcjonalność znajduje się we wszystkich licencjach komercyjnych. I teraz jak możemy dojść tutaj do konsoli, gdzie się znajduje ten język Python, gdzie on jest zaimplementowany? Otóż mamy tutaj taką sekcję, czy pasek, który się nazywa Automation, i w tym pasku znajduje się taki przycisk Scripting. W poprzednich wersjach zamiast przycisku Scripting było coś takiego, co nazywało się konsola ACT, teraz nosi to nazwę Scripting. Troszeczkę ta konsola, jeśli ktoś używał w poprzednich wersjach, troszeczkę ta konsola się zmieniła swoją postać. Teraz się składa z takich dwóch sekcji. Jest ta pierwsza sekcja, która się nazywa edytorem, ona się znajduje tutaj w górnej części oraz jest bezpośrednio w dolnej części linia poleceń języka Python, shell, powłoka. Także tutaj, jeśli wpiszemy komendy w shellu, to one są automatycznie wykonywane, od razu to też widać w interakcji z interfejsem, interfejs odpowiednio reaguje, także sobie nawet wpiszę cztery jakieś działanie, tak, 4 plus 4, to ta konsola zareaguje, odpowiednio wykona tą komendę. A jeśli chodzi o tą górną część, ten edytor, to jest w zasadzie taki, można powiedzieć, notatnik. Tak, tutaj sobie możemy nasz skrypt zaprojektować, stworzyć go i następnie go gdzieś zapisać, ewentualnie otworzyć jakiś skrypt, który wcześniej stworzyliśmy. Możemy go wykonać, czyli ten cały skrypt się jakby przeniesie do tej linii command, do tej powłoki. Oraz tutaj jeszcze możemy z tego skryptu stworzyć przycisk, więc ten przycisk nam się po prostu też objawi tutaj w tych górnych wstążkach. Jak będziemy go klikać, no to ten dany skrypt się nam wykona. To możemy jeszcze dodać sobie jakiś opis tego skryptu, jeśli mamy wiele skryptów. No i w jednej części, i w drugiej części mamy tutaj takie podręczne, małe skrypciki, które się nazywają snippetami, które też nas wspierają w takiej codziennej pracy, ułatwiają nam dojście do obiektów interfejsu, do obiektów w drzewku. No, generalnie za pomocą Pythona możemy ingerować w prawie tutaj każdy obiekt aplikacji Mechanical. No, możemy zmieniać jego parametry, tylko najpierw musimy go w zasadzie znaleźć w tej skomplikowanej strukturze programistycznej. Także na przykład za pomocą tych snippetów możemy sobie rozwinąć tutaj te menu snippetowe. Tutaj tym najbardziej w sumie dla mnie też pomocnym katalogiem jest helpers. I jak widać tutaj w helpercach mamy dostęp do różnych obiektów aplikacji, czyli możemy przejść do gałęzi mesh, do gałęzi geometrii, do gałęzi projektu czy analizy. No, kliknijmy sobie analysis. I teraz za pomocą tej komendy stworzymy sobie odniesienie do obiektu w drzewku, do tej gałęzi static structural. Klikamy. I teraz, jeśli odniesiemy się do tego obiektu,
w następnej komendzie wpiszemy sobie Anna. To po kropce, jak widać, mamy dostęp do wszystkich metod i własności tego obiektu. Także jak widać, możemy sobie tutaj na przykład dodać obiekty, dodać obciążenia. Możemy również przejść do następnych obiektów, jakby potomnych tego obiektu analizy, czyli ten obiekt analysis to jest obiekt, który odpowiada gałęzi static structure. Na przykład, jeśli byśmy chcieli teraz dojść do obiektu analysis settings, który jest jakby takim podobiektem, no to stwórzmy sobie do niego wskaźnik, dowolnie go nazywając, powiedzmy unset, to się równa analysis.kropka. No i trzeba tutaj w tym menu teraz znaleźć ten analysis settings. Można tutaj zacząć wpisywać i automatycznie ten podpowiadacz nam się ustawi na ten właściwy obiekt. Tutaj jeszcze widzimy, jaki to jest typ obiektu, czy to jest metoda, czy to jest parametr tego obiektu programistycznego. Więc jak widać, to jest właściwość analysis settings. Klikamy Enter. No i jak klikniemy jeszcze raz Enter, to automatycznie pod tą nazwą unset będziemy mieli dostęp do analizy settings. I za pomocą tutaj znowu własności i metod tego obiektu będziemy mogli zmieniać parametry analizy. Na przykład chcielibyśmy w tej analizie, żeby było 10 kroków obciążenia. Musimy sobie znaleźć odpowiedni parametr, no to powiedzmy, już pamiętam, jak on się nazywa, czy kto nie pamięta, oczywiście kto zaczyna dopiero, to będzie musiał sobie przegrzebać tą listę, ale to będzie number of steps. Number, tu jest dużo numberów, mamy faktycznie taki tutaj taką własność number of steps, no i się równa 10. I teraz jak klikniemy sobie Enter znowu, to automatycznie nam tu też, co prawda tego nie widać, jak przejdziemy do analizy settings, o, widać, zrobiło nam się teraz tutaj 10 przypadków osiągnięcia, 10 load stepów. Tak. Także do niektórych obiektów jest bardzo szybko można dojść przez na przykład te tutaj podpowiadacze, te wersje snippety, ale jeśli teraz jest trochę trudniej, to możemy użyć wyszukiwania obiektów i jeśli na przykład chcemy dojść tutaj do obiektu, powiedzmy, interesują nas kontakty, te kontakty się nam tutaj automatycznie stworzyły, ale chcemy zmienić sobie parametry danego kontaktu, jednego czy też większej ilości, no to możemy taki obiekt znaleźć po nazwie tego obiektu. Więc do tego też nam, w tym nam też pomogą tutaj te snippety. Wybieramy sobie z sekcji helpers taki snippet, który nazywa się Objects by Name, tak, czyli obiekty po nazwie. Klikamy go. No i tu akurat nam się wstawiło takie przykładowe makro, czy przykładowy snippet, który nam poszukuje obiektu solution, ale my zmienimy sobie ten obiekt solution na kontakt, na przykład nazwę. I teraz chcemy znaleźć za pomocą tej tutaj komendy, czy tej metody obiektu data model, obiekt, który ma nazwę kontakt region. OK. Czyli ten nasz obiekt kontakt, który teraz sobie stworzymy, to będzie lista wszystkich obiektów, które mają tą nazwę. OK. I pierwszy obiekt tej listy to będzie nasz właśnie ten kontakt region. Więc jeszcze sobie przypiszemy na przykład kontakt 1. To się równa pierwszy obiekt tej listy, kontakt. To jest właśnie pierwszy obiekt tej listy. I teraz znowu przechodząc do tego obiektu kontakt 1 i po kropce, jak widać, mamy tutaj znowu wszystkie metody i własności tego obiektu. Możemy na przykład zmienić sobie kontakt formulation powinna być taka własność, tutaj jest kontakt formulation,
Domyślnie no, te wszystkie kontakty są ustawione na program control. Jeśli chcemy zmienić sformułowanie na przykład na MPC, wybieramy sobie ten contact formulation, równa się. Teraz jedyna opcja, którą tutaj możemy wybrać, no to jest contact formulation i po kropce widać, że nam się tutaj pojawiły te metody kontaktowe. Wybieramy sobie MPC, klikamy Enter i już jak sobie klikniemy w ten pierwszy tutaj kontakt region, to widać, że to sformułowanie zmieniło nam się na MPC. Także teraz w tym obiekcie kontakt 1 to jest wskaźnik do tego obiektu w drzewku, który odpowiada za ten kontakt region i automatycznie mamy dostęp tutaj do wszystkich parametrów tego obiektu. Jeśli teraz byśmy chcieli to zrobić automatycznie dla wszystkich tych kontaktów, no to możemy sobie też szybko stworzyć taką listę, która będzie zawierała wszystkie obiekty określonego typu, właśnie obiekty, które reprezentują kontakty. Jak to zrobić? No to można się posłużyć tutaj też takim pomocnikiem w zakładce Helpers. Mamy coś takiego jak Objects by Type. Klikamy sobie Object by Type i jest to znowu pokazane na przykładzie listy, ale układów współrzędnych, więc zmienimy sobie trochę tą nazwę tego obiektu. Będzie na przykład Contact List. Mamy Get Object by Type, Data Object kategorii, nie będzie to Coordinate System, tylko w tym przypadku, zresztą można by było też kliknąć kropkę, wtedy będziemy mieli podpowiedzi, co może być tą kategorią. Tu szukamy kontakt regionu, no, wpisujemy sobie kontakt. Jest tak, taki typ, jest kontakt region. OK, klikamy Enter i teraz ten obiekt kontakt list to będzie lista wszystkich naszych kontaktów. Można sobie nawet ją tutaj wyświetlić. Klikamy Enter. Jak widać jest tutaj tych 12 kontaktów, czyli pierwszy obiekt to jest Ansys ACT Automation. Wszystkie mają ten sam typ kontakt region. I teraz możemy sobie zrobić takie krótkie makro, jaki krótki snippet, który nam zamieni to sformułowanie w tych wszystkich kontaktach, może za pomocą teraz tego edytora. Czyli będzie tak for za pomocą pętli i ten obiekt będzie przechodził przez wszystkie obiekty tej listy. No i teraz właśnie ten i contact formulation, czyli sformułowanie tego obiektu i. Sobie przekopiuję z tego, co robiłem poprzednio, z tego okienka poniżej. I contact formulation równa się contact formulation MPC, czyli po prostu ta pętla przejdzie przez wszystkie kontakty i zmieni sformułowanie na MPC. I teraz jeśli wykonam ten skrypt, czyli kliknę sobie tutaj Run Script. Jak widać skrypt executed. Teraz sprawdzę wszystkie kontakty, jak widać mają to sformułowanie zamienione na MPC. No dobra, idźmy zatem dalej. W zasadzie do wszystkich obiektów w drzewku możemy stworzyć takie odnośniki. Tutaj możemy znaleźć w naszych podpowiadaczach, w snippetach znowu odnośnik do siatki, mesh, model mesh. OK, czyli teraz pod obiektem mesh mamy opcje kontrolne siatki, no i możemy szybko zmienić sobie domyślny wymiar elementów. Mesh, element size, pewnie to będzie taka właściwość, równa się. I tutaj nie możemy wpisać bezpośrednio wartości, dlatego że jak pamiętamy w Workbenchu wartość jest zawsze powiązana z jednostką. Jak sobie kliknę teraz Enter, no to program wyświetlił błąd, że spodziewał się obiektu,
który nosi nazwę quantity, a dostał integer. I quantity to jest właśnie taki obiekt, który ma zarówno wartość, jak również jednostkę, więc przejdziemy z powrotem kontrol i strzałka do góry, ostatnia komenda. No i też możemy użyć sobie tego naszego podpowiadacza tutaj, helpers. Mamy tutaj coś takiego jak quantity właśnie. Jak wygląda ten obiekt quantity? Quantity i mamy taki string tutaj i w tym stringu tekstowym mamy wartość, tak, i potem w nawiasach kwadratowych mamy jednostkę. I on to sobie odpowiednio obrabia na odpowiednią wielkość z jednostką. No to na przykład powiedzmy chcemy ustawić sobie element size na 20 mm. Klikam Enter i już w meszu powinniśmy mieć ten parametr ustawiony, element size 20 mm. No i teraz tylko generujemy siatkę. No to prawdopodobnie będzie to metoda generate mesh. Tak jest, mamy generate mesh, klikamy Enter. No i siatka nam się tutaj generuje. Także nie klikam nic w interfejsie, tylko za pomocą komend wprowadzam te interakcje. Oczywiście mogę sobie potem te komendy zapisać gdzieś do notatnika, stworzyć makro, zrobić kopiuj i wklej i na jakimś tam gołym modelu to zastosować i automatycznie te wszystkie komendy będą się wykonywać jedna po drugiej. Przechodzimy zatem dalej do warunków brzegowych. Warunki brzegowe będą ustawiane na na odpowiednich komponentach. Tutaj mamy komponent name selection fix scope. Są to tutaj te otwory. Może wyłączę siatkę, żeby było lepiej widać. Będziemy mieli przyłożoną tutaj jakąś jeszcze siłę. No to wszystko sobie też spróbujemy zrobić za pomocą comment. No i potem jeszcze jakiś szybki post processing. Więc tak. Może, żeby było szybciej, wstawię sobie to bezpośrednio tutaj z mojego notatnika. Następna komenda będzie się odnosiła do metody addFixedSupport, czyli będzie dodawała automatycznie obiekt, który będzie FixedSupportem. Klikam Enter. Ten obiekt mi się wstawił do drzewka. No i tutaj muszę się jedynie odwołać w tym prostym obiekcie do lokalizacji tego fixed supporta, więc muszę się odwołać do obiektu name selection i też ten obiekt sobie mogę znaleźć po nazwie. Na przykład wstawię sobie obiekt po nazwie teraz, tylko nazwę go na przykład podpora. No i chcę znaleźć ten name selection, czyli miejsce przyłożenia podpory. Xcode. OK. I teraz ten obiekt podpora to jest lokalizacja warunku brzegowego i mogę go sobie wstawić do tego obiektu fixed support. Fix support, fix sup.location równa się podpora. Aha, no i znowu znalazłem całą listę, czyli mały błędzik, tutaj podpora, ale to ma być pierwszy obiekt na tej liście. Enter. No, teraz wszystko działa automatycznie, jak widać, pod tym obiektem fixed support w drzewku. Obiekt teraz wskazuje na miejsce fix scope. I tak samo z obciążeniem, chociaż w obciążeniu będziemy mieli więcej parametrów, no bo jeszcze wartości dla odpowiednich kroków. Dodaję sobie teraz jakąś siłę. Też analizys. Tak się pomyliłem, ale nie szkodzi już.
Teraz będzie AdForce. Okay. I pod tym obiektem siła mam teraz w drzewku gałąź force i odpowiednio wypełniając parametry tego obiektu będę mógł zdefiniować tą całą siłę. Więc podobnie musiałbym zdefiniować lokalizację, żeby było szybciej, żeby tego nie szukać, to po prostu już sobie tutaj z automatu zdefiniuję, po prostu wybiorę force scope. A jeśli chodzi o wartości, no to jest tutaj, można powiedzieć, najbardziej zakręcone w tym wszystkim, bo najpierw trzeba zmienić typ tej siły z definicji wektorowej na definicji na przykład po komponentach, po składowych siły, jeśli tak chcemy. No to będzie siła, mamy tutaj define by, taki obiekt, load define by components. No i teraz trzeba by było zdefiniować odpowiednio listy. Nie będę tego wpisywał, tylko też to przekopiuję w notatnika, bo jest troszeczkę pisania. Ale zaraz to Państwu wyjaśnię. I w tych listach, które teraz tutaj zobaczycie, mamy wartości, czyli te quantity, to są dwa wiersze. W pierwszym wierszu deklarujemy jak gdyby kolumnę czasową, czyli kolejne czasy 0, 1, 2, 3 i tak dalej dla wszystkich lockstepów, a w kolejnym wierszu dopiero deklarujemy odpowiednie wartości odpowiadające tym czasom. Czyli wszystko za pomocą tych obiektów quantity. No i teraz jeśli kliknę sobie Enter, no to automatycznie ta tabela w składowej Y nam się powinna wypełnić. O, wypełniła się. Mam tutaj jeszcze dwie przygotowane tabele dla składowej X-owej i dla składowej Z-owej. OK, Ctrl-V. No i widać, że nam się ta siła tutaj odpowiednio uzupełniła w tych poszczególnych krokach obciążenia, więc analiza już jest ustawiona, możemy ją sobie teraz puścić. No to odwołujemy się znowu do drzewka static structural, którego mamy w obiekcie analysis. Kropka, no i mamy tutaj metodę solve, funkcję solve, którą sobie po prostu odpalimy enterem. No i analiza się rozpoczęła. No, za pomocą Pythona nie możemy ingerować w sam proces obliczeniowy, dlatego byśmy musieli użyć ewentualnie makra PDL-a albo jakiegoś takiego powiązania, bo również za pomocą Pythona możemy sobie wstawić obiekt comment i w tym obiekcie comment stworzyć odpowiednie makro PDL. Jak widać, analiza już nam się rozwiązała i teraz w zasadzie przechodzimy do tego, co było tematem tego webinarium, czyli do automatycznego wyciągnięcia wyników i w każdym kroku obciążenia, w każdym kroku czasowym, no i do wyciągnięcia potem z automatu obrazków z tych wyników. Także najpierw musimy dojść do gałęzi solution. To niech też to będzie jakiś tutaj nowy obiekt, na przykład solution, to się równa analysis. Kropka solution. I teraz za pomocą prostego makra, za pomocą pętli stworzę dla każdego kroku czasowego wynik total deformation. Dla każdego kroku czasowego, czyli tych kroków jest 10, tutaj użyję troszeczkę innej pętli, to na przykład tym razem J in. I ten obiekt w zasadzie zmienna będzie zmieniała swoją wartość od 0 do 9, czyli będzie faktycznie 10 razy przechodziła przez tą pętlę.
I teraz tworzę sobie obiekt TD, który będzie tym obiektem Total Deformation. TD to się równa solution. Kropka. I add total deformation. Szukam tej funkcji add total deformation. Mamy. OK. No i jeszcze ustawię odpowiedni czas dla tego obiektu. Nie mogę się teraz do niego odwołać, bo on jeszcze nie jest stworzony, więc tutaj nie mam żadnych podpowiedzi, ale pamiętam, że był to łatwa właściwość display time. OK, display time. No i tutaj też to był obiekt typu quantity. Obiekt typu quantity. No i w tym obiekcie mamy string. I ten string to będzie taki kombinowany string, bo zamienię sobie tą zmienną j na postać stringową. Ale to będzie następna wartość, bo kroki czasowe mi się zmieniają od jedynki, a nie od zera. No i dodam sobie jeszcze do tego tą jednostkę tutaj, tak? OK. No i tak przygotowane makro sobie teraz tutaj wykonam i powinny mi się zacząć pojawiać nowe obiekty Add Total Deformation. Aha, tu mam obiekt, przepraszam, J, a nie I. Jeszcze raz. Wywalam tego. OK. I run script. No i teraz już jest wszystko w porządku. No i teraz musiałbym normalnie kliknąć Evaluate all results, ale też do tego jest specjalna metoda. Oczywiście solution. Obiekt. Evaluate results. Teraz mamy z automatu tutaj wszystkie wyniki w drzewku. No i teraz ostatnim makrem, które sobie tutaj stworzę, to będzie makro, które będzie tworzyło obrazki tych wszystkich obiektów. No to może je tutaj po prostu z racji tego, że czas nas trochę goni, to je po prostu wkleję. Okay. Czyli również tworzymy sobie listę na początku, listę wszystkich obiektów kategorii Deformation Result i potem przechodzimy przez tą całą listę. W pierwszym tutaj kroku aktywujemy dany obiekt, czyli program go będzie wyświetlał, a w drugim kroku za pomocą też odpowiedniej funkcji Graphics Export Screen to Image eksportujemy sobie z odpowiednią nazwą, będzie nazwa danego obiektu, do katalogu centrum kropek temp obrazki z każdej gałęzi. Także jeśli teraz klikniemy Run Script, to program przejdzie przez wszystkie gałęzie, no i w katalogu, który zaraz Państwu pokażę, temp, mamy stworzone odpowiednie obrazki. No dobra, i to w zasadzie byłoby tyle, jeśli chodzi o tą dzisiejszą prezentację. Można zadawać pytania, gdy tutaj są jakieś pytania na czacie, to zaraz spróbuję na nie odpowiedzieć. Aha, o czym też należy pamiętać, jeśli chodzi o to programowanie w Pythonie, że z racji tego, że to się dosyć silnie rozwija z wersji na wersję, nie mamy czasami kompatybilności wstecznej. Jeśli sobie stworzymy w poprzednich wersjach jakieś makro, to one może nie działać w następnych wersjach, nad czym ubolewam. I jeszcze jedna rzecz, która jest też ważna, która by była potrzebna, tak jak w innych aplikacjach, żeby na przykład mieć taką możliwość nagrywania makr. To też nad tym Ansys pracuje, to jeszcze nie jest dostępne.
Jeśli chodzi o dostępność nagrań z webinariów, to te webinaria będą dostępne przez odpowiedni kanał na YouTubie. Można wysłać nam jeszcze ewentualnie zapytanie na support mesku, to wtedy odpowiemy bezpośrednio, gdzie znajdują się te nagrania. Czy w wersjach starszych, które nie mają menu typu wstęgi, przyciski do skryptu, menu trzeba dodawać za pomocą języka XML, czy można to zrobić w tak łatwy sposób jak bez? No niestety nie można tego zrobić w tak łatwy sposób, jak to tutaj dzisiaj pokazałem. Trzeba by było do tego stworzyć sobie tak zwany ACT extension, w którym mamy możliwość tworzenia dodatkowych menu, także ta funkcjonalność z przyciskami jest obecna do tego nowszego interfejsu, który się pojawił w wersji 2019 R2. Można również ustawiać rozdzielczość zdjęć. Ja tego tutaj nie pokazałem. Musiałbym sprawdzić, w którym to obiekcie drzemie, ale gdzieś taki. Aha, gdzie można jeszcze szukać pomocy, jeśli chodzi o oprogramowanie w Pythonie? Oczywiście w manualu w sekcji Mechanical jest naprawdę świetny rozdział Scripting in Mechanical i tam jest naprawdę dużo o konsoli samej w sobie, o tworzeniu samych snippetów. Mamy rozdziały z tutorialami, także zachęcam do zapoznania się z manualem. Ja w zasadzie tylko z tego czerpię swoją wiedzę. Jeśli chodzi o skrypty w SkyScreamie, czy one są tutaj widoczne w Mechanicalu? Tak, zrozumiałem to pytanie. Nie, no niestety nie. Wydaje mi się, że nie. Trzeba by to było ewentualnie jeszcze sprawdzić, ale jeśli by chcieć zbudować taki globalny skrypt, to trzeba by zacząć od tej struktury wyższej, czyli od projektu. W projekcie też możemy skryptować i przejść potem od aplikacji Space Claim po aplikację Mechanical i odpowiednio sobie poprzenosić dane między tymi aplikacjami. Jeśli chodzi o dostęp, o to pytanie materiałowe, niestety dowolnemu elementowi nie, ale bryłom tak. Jeśli chodzi o materiał, jest to zbudowane tak, że materiał jest powiązany z obiektem, tak, a nie z poszczególnymi elementami. No, z poszczególnymi elementami można by to było zrobić, ale bardziej niskopoziomowo za pomocą języka APTL. Ok, w takim razie, jeśli nie ma więcej pytań, to na tym bym zakończył to nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne webinaria w serii Akademii.